Już 26 maja zdecydujemy, kto będzie reprezentował nas w Europarlamencie. W Teatrze Dramatycznym w Płocku odbyła się konwencja wyborcza Koalicji Europejskiej. Przewodniczący poszczególnych partii zachęcali do pójścia na wybory. Przedstawiali program, ale przede wszystkim kandydatów do Europarlamentu. To jest wielka szansa dla polskiej wsi. To jest wielka szansa dla tego, żeby stabilizować również dochody rolnicze, bo one dzisiaj są narażone na skutki nawałnic, skutki powodzi, ale też suszy. Dlatego trzeba alternatywne źródło dochodów stworzyć na wsi. Prawdziwie przejść na zieloną stronę mocy. A wiecie, kto to zrobi? Bo nieudacznicy na czele z Ardanowskim i Jurgielem muszą odejść. Zrobi to najlepszy specjalist. Nie mam co do tego wątpliwości. Zrobi to Jarosław Kalinowski. Brawo, Jarek! To właśnie Jarosław Kalinowski jest jedynką Koalicji Europejskiej w naszym okręgu. Ja, jak wszyscy wiedzą, zajmuję się sprawami obszarów wiejskich i rolnictwa. W poprzednich perspektywach, w negocjacjach udało się podwoić dopłaty. W obecnej perspektywie podnieśliśmy te dopłaty już do poziomu średniej unijnej. Niewiele jesteśmy za Niemcami i Francuzami, ale za to w środkach na rozwój obszarów wiejskich mamy pierwszą pozycję. My mamy 11 miliardów, tyle żeśmy wynegocjowali. Niemcy mają tylko 8, tym nadrabiamy. No ale nie możemy pozwolić, żeby w następnej perspektywie tych pieniędzy było mniej. Trzeba przywrócić Polsce miejsce, również to decyzyjne miejsce w Unii Europejskiej i 26 maja będziemy o tym decydować. Przywróćmy Polsce godne miejsce w Unii Europejskiej, gdzie będziemy mogli wspólnie razem podejmować wyzwania ważne dla Polski, dla całej Unii Europejskiej. Plusów, korzyści z bycia w Unii Europejskiej jest wiele. Dobry wybór osób, które mają nas reprezentować w Europarlamencie, ma ogromne znaczenie. Dlaczego zatem powinniśmy oddać głos na Koalicję Europejską? Dlatego, że to są wybory, które są wyborami o wszystko. Jak nasze hasło głosi, wybór to jest wielki wybór i wszyscy Polacy powinni wziąć udział w tych wyborach. Jest to trójskok. Pierwszy wykonaliśmy w wyborach samorządowych, drugi teraz, a trzeci na jesieni. Koalicja Europejska to wielki wybór Polaków. 26 maja bądźmy przy urnach wyborczych, rozstrzygnijmy, jak ma wyglądać nasza przyszłość. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, co Unia Europejska dla nas oznacza, zaznacza starosta Płocki. Jesteśmy dzisiaj zupełnie innym narodem, który jest dumny ze swojego pochodzenia, dumny ze swoich wartości, a przede wszystkim też nie czujemy kompleksów w odniesieniu do innych krajów, a pamiętam jako jeszcze 20-kilkuletni młody człowiek, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, jakie sam osobiście miałem dystanse do wielu aspektów życia gdzieś tam na zachodzie, a tego jak my funkcjonujemy. Dzisiaj absolutnie tego nie czujemy. Te wybory to dla nas szansa na kolejne lata rozwoju, zaznacza marszałek Adam Struzik. Przede wszystkim myślimy o dalszym rozwoju i wszyscy ci, którzy mają poczucie satysfakcji z tego, co zrobiliśmy w ciągu ostatnich 20 lat w województwie mazowieckim, zdają sobie sprawę, że dzięki tej 15-letniej obecności w Unii Europejskiej ten rozwój był bardzo przyspieszony. I wszystkie prodemokratyczne, prorozwojowe siły, proeuropejskie powinny na siebie głosować, żeby zabezpieczyć byt i Polski, i każdego regionu na najbliższe kilkadziesiąt nawet lat. Dzisiaj jest walka między siłami populistycznymi, takimi hamulcowymi dalszej integracji europejskiej, a tymi, którzy myślą o Unii Europejskiej w sensie pozytywnym. Wyzwań jest strasznie dużo, sami sobie nie poradzimy, musimy być wewnątrz Unii solidarnej, silnej, której Polska będzie krajem współdecydującym o najważniejszych sprawach. Mamy na naszych listach naprawdę ludzi sprawdzonych, ludzi doświadczonych i w pracy w Parlamencie Europejskim i w regionach, w kraju i osoby, które negocjowały warunki członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Jak widać, warunki, które pozwoliły na dynamiczny, szybki rozwój. Koalicja Europejska daje nam szansę na lepsze jutro, przekonywali w Teatrze Dramatycznym liderzy partii, a także kandydaci z listy Koalicji Europejskiej. Wybory już 26 maja. Pamiętajmy, nasz głos ma znaczenie.